Witaj w drugiej części ustawień według Berta Hellingera. Jak wspomniałem, jest to druga część, w której nagrana jest rozmowa z Damianem Janusem. Damian Janus to psycholog kliniczny, filozof i religioznawca, psychoterapeuta z nurtu psychoanalitycznego, człowiek posiadający doświadczenie m.in. w pracy na oddziałach psychiatrycznych, autor książki na temat ustawień systemowych. Prowadzi szkolenia z zakresu tej metody. Jest również osobą, która miała okazję czerpać wiedzę od twórcy, czyli samego Hellingera. Zapraszam serdecznie. Cześć, tu Wojciech Górek, a to mój podcast Jak żyć lepiej czyli o metodach oraz ideach mających wpływ na poprawę jakości naszego życia i płynącej z niego satysfakcji. Witam Cię serdecznie, Damianie. Dzień dobry. Damian, posiadasz multiinstrumentalne wykształcenie i doświadczenie zawodowe. Zetknąłeś się w sposób praktyczny z odmiennymi w swoich założeniach nurtami psychoterapeutycznymi. Tymczasem my dzisiaj spotykamy się, aby porozmawiać o metodzie ustawień systemowych, która, w moim odczuciu, wydaje się Twoją wiodącą. Chociażby dlatego, że napisałeś nawet na jej temat książkę. W naturalny sposób Nasuwa się moje pierwsze pytanie. Dlaczego akurat ustawienia? Hmm. W momencie, gdy zetknąłem się z ustawieniami systemowymi, pasjonowałem się, można powiedzieć, psychoanalizą. I wydawało mi się, że psychoanaliza to jest taka metoda najbardziej głęboka, jeśli chodzi o podejście do, do ludzkich problemów, która najbardziej, no, najgłębiej wchodzi w przyczyny też różnych zjawisk psychopatologicznych. I byłem właściwie takim ortodoksem trochę psychoanalitycznym, znaczy bardzo głęboko wierzyłem w tą metodę i w tą teorię i nie wiem nawet do końca jak to się stało, że zetknąłem się z książką Bertha Hellingera i pierwsze zdanie, które przeczytałem wydało mi się takie dość psychoanalityczne, bo nie było płytkie, tylko takie było dosyć pogłębione i to spowodowało, że poszedłem na pierwszy warsztat, akurat wtedy Bert Hellinger był w Polsce A Pamiętasz to zdanie? Przepraszam Nie pamiętam go Okay. E... Ale zrobiło swoje. Zrobiło swoje, ale ono pewnie nie było zasadnicze, jakieś takie niesamowicie ciekawe, ono na mnie zrobiło wrażenie i mi pasowało. No i poszedłem na pierwszy warsztat z Bertem Hellingerem, który był w Krakowie. No i odbyło się pierwsze ustawienie, i muszę przyznać, że od razu poczułem wagę sprawy. Chociaż, tak jak mówię, cały czas i jeszcze patrzyłem na wszystko pod kątem psychoanalizy. Ona była dla mnie jakby takim zwieńczeniem. Teorii odnośnie psychiki, i gdy patrzyłem na to ustawienie, także tak, tak wyobrażałem sobie, że to trzeba jakoś tak analizować bardzo mocno wszystko, każdy ruch, każdy gest. Być może to jest troszkę takie jak, jak taki obraz senny, który trzeba jakoś interpretować. No w każdym razie to była geneza mojego zainteresowania, że jakby pasowała mi pewna głębia, poczułem głębię w tym. No później szkoliłem się w tej metodzie przez parę lat, przeczytałem wszystko, co się da. Co się dało na, w tamtym okresie na temat tej metody. No i zrozumiałem trochę więcej o tej metodzie. Zobaczyłem, że ona, przyszło mi teraz zdanie do głowy, nie ma wiele wspólnego z psychanalizą, ale ona ma trochę wspólnego z psychanalizą, natomiast jest technicznie zupełnie inna. To jest coś zupełnie innego. No, jak wiemy wszyscy, psychanaliza polega na tym, że trwa wiele lat i chodzi się na przykład 4 czy 5 razy w tygodniu wręcz, no, tak w klasycznej psychanalizie. A tutaj jest jedno ustawienie, które, które może zmienić życie. Jedna, jedna sesja trwająca godzinę, dwie godziny, może zmienić życie, może bardzo wiele rzeczy nam poukładać. Czyli pod tym kątem te, te metody są zupełnie niesprowadzalne do siebie, są zupełnie inne. Ale jest coś podobnego: jest pewne sięganie do głębi. Do głębi na razie mówię to bardzo, oczywiście, zdaję sobie sprawę ogólnikowo, no, Mówię jakiejś głębi, ale jakiej? Mogę to. Rozwinąć, ale nie wiem, czy mamy teraz czas na to. Wiesz co, no, jeśli jesteś w stanie w kilku zdaniach, no to myślę, że warto. Przede wszystkim ustawienia systemowe jakby nie było, bazują na tym co nieświadome. Tam odkrywamy te rzeczy, które, które nie są w naszej świadomości, a które determinują nasze życie, które działają na nas poza naszą wiedzą. No i to jest też sedno psychanalizy. Psychanaliza powstała na bazie tego, że, że chciano. Właśnie odkryć te czynniki, które na nas wpływają, o których nic nie wiemy. No i oczywiście psychoanaliza wywołała wiele też kontrowersji, i nawet niektórzy twierdzili, że nieświadomość nie istnieje. Ustawienia potwierdzają istnienie nieświadomości dobitnie. Każdy może po prostu zobaczyć swoją nieświadomość na ustawieniu, może ją zobaczyć i będzie wiedział, że to jest rzeczywiście, to dotyczy jego i to jego kształtuje czy kształtowało przez dużą część życia. To jest to podstawowe sięganie do głębi, czyli sięganie do nieświadomości, do tego o czym nie wiemy, a no tak jak mówi podstawowa teza Freuda jeszcze i, i jeszcze z którym współpracował zanim stworzył psychoanalizę, to co nieświadome oddziałuje na nas silniej niż to co świadome. Ale ustawienia idą jeszcze dalej i mają jeszcze drugi obszar głębi i ten drugi obszar to są czynniki transgeneracyjne, czyli... O ile w psychoanalizie mówi się przede wszystkim o tym, co wyparte, o tym, z czym kiedyś tam zetknęliśmy się w jakiejś formie zalążkowej, czy w dzieciństwie, czy nawet w okresie niemowlęcym, ale później nic o tym nie wiemy, a to jakoś tam na nas działa te wspomnienia, to ustawienia systemowe pokazują, że działają oddziałują na nas sprawy, z którymi nie mieliśmy żadnego kontaktu, że dotyczyły naszych przodków, rodziców, dziadków, a nawet pradziadków. I one rzeczywiście działają, nie są to jakieś pomysły. Nie jest to kolejna jakaś tam koncepcja, która, można powiedzieć, próbuje coś wyjaśnić, tworząc kolejne założenia, tylko w konkretnym procesie ustawienia odkrywamy te sprawy, odkrywamy rzeczy, które później, gdy klienci nawet sprawdzają, rozmawiają z rodzicami czy dziadkami, okazują się prawdą, po prostu, że, że takie rzeczy były rzeczywiście, chociaż nikt im nigdy o tym nie powiedział. I to jest ten drugi obszar głębi, to są te dwa podstawowe obszary. Głębi, które ustawienia odkrywają. Rozmawiając o genezie, powiązaniu z psychoanalizą, wypłynął podczas naszej pierwszej rozmowy taki temat. Wspomniałem Ci o tym, co jest napisane w Wikipedii, bo jeśli ktoś zainteresuje się ustawieniami, to w zasadzie może się tylko dowiedzieć, że Hellinger, jako misjonarz, siedział u Zulusów i uh -huh. on się tam zainspirował, i tak naprawdę można by powiedzieć, że to jest jego początek. Zwróciłeś mi uwagę na to, że to nie był początek, że to sięga dużo dalej. Czy to jest powiązane uh -huh. z tym, o czym teraz mówiłeś? Możemy to powiązać z tym, o czym mówiłem. To znaczy, no, jeśli. Yy, 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 ja raczej mówiłem o swoich powiązaniach, które ja czuję. Okej, okay. jeśli to może mówię inaczej, o psychanalizie. To to, to uh -huh. Tak, to, to może nie, nie będziemy może w ten sposób tego rozgryzać. Tylko pytanie, o czym ty myślałeś, nie? Mówiąc, że sięga to dużo dalej, głębiej. Uh -huh. Geneza. Yy, ustawień tak, systemu. Uh -huh. tak, 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 oczywiście. Tak, tak. To no jasne. Nie, no, mówienie o tym, że. Yy... Bert Hellinger wziął to od zulusów albo w jakiś sposób aż tak mocno się zainspirował zulusami. No to jest oczywiście kompletne nieporozumienie i to jest zupełna nieznajomość historii psychoterapii, ponieważ w zachodniej psychoterapii, w tak zwanej, jeśli mogę tak się wyrazić, oficjalnej już obecnie psychoterapii, Istnieje kilka co najmniej nurtów i, i kilkanaście co najmniej nazwisk osób, które w jakimś sensie możemy rozumieć jako prekursorów ustawień systemowych, a w każdym razie ludzi, którzy odkryli podobne zjawiska, które później eksplorował Bert Hellinger. Także ustawienia systemowe nie wyskoczyły z kapelusza, a tym bardziej z piropusza, z zulusów nie wyskoczyły, tylko mają korzenie na zachodzie. I tak mówiąc, krótko albo średnio, to jakie są te, te korzenie? Przede wszystkim widzimy, że takim czymś, co poprzedzało ustawienia, a w czym znajdziemy sporo wspólnych elementów, to jest psychodrama stworzona przez Jakoba Moreno na początku XX wieku. Co jest istotą psychodramy? No istotą psychodramy jest to, że Moreno niejako nasze życie psychiczne ustawił na scenie, ustawił je w przestrzeni. No, już samo to, że, że, że stosuje pojęcie ustawił, to, to pokazuje, że to jest podobne właśnie do ustawień, bo w ustawieniach właśnie o to chodzi, że my ustawiamy pewne elementy życia psychicznego czy systemu rodzinnego. I co tam było jeszcze ważne, jeśli chodzi o, o Moreno? Przede wszystkim spojrzenie Moreno na człowieka to nie jest spojrzenie konwencjonalne. Moreno włączał w swój system terapii... Pojęcia związane z telepatią, związane z takimi, można powiedzieć, niekonwencjonalnymi połączeniami pomiędzy ludźmi, to u niego się to określa jako tele. I właściwie bez tego pojęcia nie byłby w stanie wyjaśniać albo próbować wyjaśniać wielu zjawisk, które podczas psychodramy mają miejsce. Czyli, no, mówiąc krótko, że nieznająca jednej osoby druga osoba wcielając się w nią mówi jej słowami na przykład rzeczywiście jakby czyta jej w myślach w pewnym sensie i te zjawiska Moreno obserwował nawet jest takie on też taki ciekawy przykład podawał pewnego pacjenta ja to opisuję w swojej książce ten pacjent jest znany jako Karl L to było na początku II wojny światowej, we wrześniu 1939 roku, w Stanach Zjednoczonych. Zgłosił się do niego emigrant z Niemiec, który twierdził, że jest Adolfem Hitlerem. I Moreno, można powiedzieć, zorganizował mu cały sztab Geringa, Goebbelsa wśród ludzi szkolących się w psychodramie. Ubrał ich w mundury. Tam, oczywiście, tak jak to jest w psychodramie, dostali pewne atrybuty swojej roli. No i przez kilka miesięcy trwała psychodrama, w której ten człowiek psychotyczny, jakby nie było, wcielał się, no wcielał się można powiedzieć spontanicznie, bo jemu się wydawało, że jest Hitlerem. No takie miał urojenia Adolfa Hitlera. I Moreno ku swojemu zdziwieniu i pisze o tym wyraźnie, zaobserwował, że ten człowiek rzeczywiście przewidział, czy też można powiedzieć znał w dziwny sposób, Wiele późniejszych rozkazów Hitlera czy jego działań, łącznie z tym, że pod koniec tej psychodramy, jeszcze na kilka lat przed rzeczywistym faktem, on zainscenizował swoje samobójstwo, zastrzelił się na scenie. To pokazuje ten abstrahując od tego, że, że on był chory psychicznie, ale nawet chory psychicznie, <grych> sama choroba nie powoduje, że mamy informacje, których mieć nie powinniśmy, i to tak dokładne. Także no, ten przypadek pokazuje to, na czym bazujemy w ustawieniach, czyli że istnieje pewne pole informacyjne, jeśli chodzi o ludzi i dosyć łatwo, tak naprawdę, dosyć łatwo jest to pole czytać. Oczywiście od razu powiem, może żeby nie było żadnych wątpliwości, no, w ustawieniach nie jest tak, że my próbujemy czytać czyjeś myśli, jakie będzie następne posunięcie właściciela banku, czy, czy coś takiego, no bo to nie o to chodzi, no, ale to nawet nie próbujemy tego robić, bo to tutaj nie o to chodzi, tu chodzi o relacje rodzinne przede wszystkim. Natomiast tu w tym akurat szczególnym przypadku bardzo silnie objawiło się to, że no, istnieje no, inny kanał postrzegania i on... Właśnie co dziwne co dziwne i co charakterystyczne i co ważne ujawnia się podczas gry, można powiedzieć. Podczas gry to jest właśnie ciekawe. Nie podczas tego, bo my nie siadamy jak Jasnowiec, którego cenię Krzysztof Jackowski i przykładamy sobie coś do czoła i tam próbujemy coś zobaczyć, tylko spontanicznie wchodzimy w grę, w ruch, i wtedy ten ruch w zadziwiający sposób pokazuje prawdę. Wtedy to przychodzi, nie, nie siedząc przy biurku. Tutaj jest ważny ruch. Powiedziałem trochę o psychodramie, może nie będę w to już głębiej wchodził. To jest to, co robił David Kantor i na przykład Virginia Satyr, czyli to są takie techniki jak rzeźba rodziny, czy też rekonstrukcja rodziny, gdzie w rzeźbie rodziny sami członkowie rodziny albo obce osoby w sposób metaforyczny próbowały zbudować obraz rodziny. No typu, nie wiem, można sobie wyobrazić, no jeden drugiemu skakuje na plecy na przykład, a jeden leży na podłodze czy coś tam i to ma coś tam oznaczać. Albo jak w rekonstrukcji rodziny, gdzie, czy w odgrywaniu ról tak zwanym, gdzie wchodzi w grę już jakiś dialog i wchodzą w grę no, ruch i gdzie obcy członkowie odgrywają na przykład czyjąś rodzinę i ci terapeuci zauważyli, że to jest niesamowicie spójne i, I w ogromny sposób, chociaż ci ludzie nie znali danej rodziny, odbija to rzeczywiście, co się dzieje w danej rodzinie. Też Gregory Bateson robił coś takiego, że symulował rodziny schizofreniczne czyli znowu kilka osób wcielało się w ojca, matkę, pacjenta schizofrenicznego. I prowadzili dialogi, wysłano to psychiatrom, nie byli w stanie tego odróżnić od prawdziwych zapisów sesji z rodzinami schizofreników. Co chcę przez to wszystko powiedzieć? No, chcę powiedzieć, że my wszyscy nie jesteśmy tak dobrymi aktorami, szczególnie gdy nie ćwiczymy się do naszych ról. Jest coś, jest pewien mechanizm, który nam pozwala dochodzić prawdy i odgrywać w sposób prawdziwy obcych ludzi. I to jest sednem ustawień systemowych. Ja bym tak, jak cię słucham, przepraszam, ten tak powiedział od siebie, że chodzi chyba po prostu też o podejście z szacunkiem do rzeczy, których nie rozumiemy. Bo dzisiaj też widzę taki trend, że wszystko musi zostać wytłumaczone, ale zapominamy, że my wiele rzeczy ciągle jeszcze nie potrafimy wytłumaczyć. No, tak nie potrafimy wytłumaczyć, wieczu, wejdę ci w słowo, 95% no. wszechświata, nie? Ponieważ ciemna materia i ciemna to energia właśnie. tyle stanowi. No i to jest. I... To jest dokładnie to jest dokładne ścisłe stwierdzenie. Nie mamy żadnego pojęcia o 95% materialnego wszechświata. No tak jak jest. to tutaj, jak to oceniać, prawda? Mm. A ja jeszcze chciałem to dodać, że no w średniowieczu choroba przyszła, była od Boga nie? i byliśmy święcie przekonani, że, że tak jest. A dzisiaj jest troszeczkę inaczej. No i, i prawda jest taka, że to nie mamy na razie metod, którym jesteśmy w stanie coś zbadać, w coś wniknąć to wcale nie znaczy, że czegoś w tym nie ma, że, że, że to rzeczywiście nie działa na przykład. Nie? Tutaj powiem więcej, bo ustawienia systemowe mają pewną specyfikę, to znaczy wiadomo, były różne dziwne zjawiska, można giąć łyżeczki, sam byłem na takim, na takim spotkaniu, rzeczywiście drobne dziewczyny gieły jednym palcem łyżeczki, chociaż do tej pory różni ludzie dyskutują, czy to w ogóle istnieje, no to... Bardzo łatwo to zaobserwować, można się spotkać na takich metalogniotkach i to zrobić, a można też sprawdzić jak trudno jest łyżkę wygiąć tak ręką, ale to mniejsza z tym. I czy tak wspomniany tuż Krzysztof Jackowski, który przewidział wiele rzeczy, no i to jest ewidentne, bo to jest zapisane w internecie na YouTubie i no, chyba nikt nie wierzy, że to jest jakiś gigantyczny spisek mediów Jackowskiego i setek ludzi, żeby nas oszukać i tak dalej. No, i o tych wszystkich rzeczach możemy mówić, że one są jeszcze niewyjaśnione, ale przecież to nie znaczy, że one nie mogą istnieć. Natomiast ustawienia są teraz specyficzne, ponieważ chociaż tutaj dzieją się rzeczy dosyć niezwykłe, to dzieją się powszechnie i wszyscy są do tego zdolni. Po prostu przychodzi się na ustawienie i to się robi. I to jest tak powtarzalne, w pełni powtarzalne, i tak trafne, i tak ma wielką skuteczność terapeutyczną, że. To samo w sobie jest dowodem, i to samo w sobie jest poznaniem, i to samo w sobie jest laboratorium, które bada te zjawiska. Nie wiem, czy jestem teraz do końca zrozumiały, ale jakby nie potrzebujemy do końca więcej, ponieważ mało który obieg jest tak poznany jak to my, tak naprawdę dokładnie wiemy, jak działają te prawa, które Hellinger nazwał porządkami miłości. My wiemy, co się dzieje w tych systemach, rozumiemy to. To nie jest ezoteryka, gdzie są na przykład Jakieś symbole, jakieś kształty i one mają jakoś działać, ale my nie wiemy właściwie czemu to ma być, nie wiem, sierść kota i jad żaby, czy coś zmieszane. Właściwie nikt nie wie, ale to niby ma działać. Tak? Tutaj to, to nie jest tak. to W ustawieniach systemowych te procesy są do zrozumienia. One są, to są zrozumiałe procesy psychologiczne, niezależnie od tego, że, że ten kanał informacji może być dla nas niezrozumiały, czy wydawać się dziwny. To po prostu tak funkcjonuje nasza, nasza psychika. I to jest dostępne dla każdego. Każdy może być reprezentantem w ustawieniu. Chciałbym tutaj jeszcze, korzystając z Twojego autorytetu, zadać Tobie kilka takich kluczowych pytań, ścisłych, że rzekłbym, jeśli chodzi w ogóle o podejście do, do Hellingera, jego miejsca na naszym rynku. Może tak po kolei. Chciałbym Cię zapytać, czy słowo ustawienia, ustawienia systemowe i Hellinger, czy to, czy to znaczy to samo zawsze? Czy to jest jedno? Znaczy, Mamy różne rodzaje ustawień? Może tak? Powiedziałbym i tak, i nie. Tu odpowiedź nie jest taka prosta. Przed Hellingerem, jak już powiedziałem... się obawiał. No, próbowano robić i robiono jakoś ustawienia, jakieś ustawienia w tym sensie, że mówiono, ty będziesz ojcem, ty będziesz matką, ty jesteś dzieckiem, no i spontanicznie, spontanicznie odegraliście waszą relację i tam coś się odbywało, miało to wpływ na klientów czy pacjentów, jakkolwiek ich nazwiemy i tak dalej. Natomiast Hellinger... To, co przede wszystkim wniósł Hellinger, to on rozpoznał dynamiki systemowe, to co, to, co działa w systemach, na jakich zasadach to się odbywa, te dynamiki, które właśnie nazwał porządkami miłości i, i znalazł drogi, drogi rozwiązań. Że już nie trzeba wszystkiego robić intuicyjnie, że on pewne drogi rozwiązań określił, które się sprawdzają. Natomiast, że nie wszystkie ustawienia są Hellingerowskie. To wynika z dwóch przyczyn. Jedną z tych przyczyn jest to, no właśnie, że bez Hellingera już jakieś ustawienia istniały. Natomiast drugą jest, druga jest troszkę bardziej taka dyskusyjna i polega na tym, że niektórzy ludzie z różnych powodów próbują się odcinać od Hellingera i niejako zawłaszczać sobie te ustawienia, i uważać, że to są już nie hellingerowskie ustawienia, tylko jakieś ich ustawienia, próbują je modyfikować. Łączyć tym lub tamtym. Może nie będę rozwijał strasznie tego tematu, bo on jest taki mhm. już bardzo. Tak, bo mi wiesz, to konkretnie, na, bo mi chodziło. Natomiast jeszcze tylko dokończę. Natomiast chodzi o to, że moja, yy, moja diagnoza tutaj jest taka, że na ogół to chodzi o ego tych ludzi, którzy to A? robią, którzy odcinają się od Helingera. Oni chcą mieć jakby swoje, bo to wydaje mi się, że no Helingerowskie to już takie może. Trochę nudne, no my róbmy coś innego, mamy inną, inną niszę na rynku, i tak dalej. Wiesz, mi chodzi o to, żeby po prostu uściślić, że my konkretnie w takim razie rozmawiamy to o ustawieniach według Berta Hellingera. Jeśli tak ktoś jest, tego słucha. Tak to o to mi chodziło, nie? Że, że wszystko, co jest tutaj mówione, to, to jest o ustawieniach Bertha Hellingera i warto na to zwrócić uwagę, kiedy usłyszymy słowo na przykład ustawienia, że jednak może być jakaś różnica. Nie? Chociaż na naszym polskim rynku to raczej, yy, raczej nie, nie występuje nie. za bardzo. Mhm. Okej, okay, rozumiem. Kolejna taka kwestia dotyczy właśnie yy, psychoterapii. Czy, czy to jest forma psychoterapii? Pytam no, Cię, się, bo no. jakiś czas temu czytałem taki artykuł, który był właśnie krytyką ustawień Hellingera, i tam się pojawił jeden z punktów, który zakładał, że psychoterapia to jest budowanie długotrwałej relacji. Dużo o tym powiedziałeś, mówiłeś o psychoanalizie, jak ona wygląda, i to jest właśnie, można powiedzieć, klasyczna metoda psychoterapeutyczna, bo budujesz długotrwałą, ścisłą relację właśnie z pacjentem czy z klientem, a tutaj. Powiedziałeś, też już to w zasadzie zostało powiedziane. Tak. Można przyjść i jak za dotknięciem, może to nie jest w tym momencie stosowne określenie, bo to nie jest czarodziejska różdżka, tak. ale mniej więcej właśnie w szybki sposób można rozwiązać jakiś życiowy problem i tam już pojawiła się krytyka, nie, to w takim razie to już nie, nie, nie jest już metoda psychoterapeutyczna. No tak, ja o tym też piszę w swojej książce. No to od wielu stron można by to podważyć, taki obraz. No to jest oczywiście Przede wszystkim ustawienia są metodą psychoterapeutyczną, ponieważ pomagają ludziom w tych rzeczach, w tych problemach, z którymi oni zwykle przychodzą do psychoterapeutów, no i też nikomu nie ujmując. Wielu naszych klientów przychodzi do nas, będąc już wcześniej u innych terapeutów, będąc na przykład kilka lat w terapii takiej czy innej, i podczas ustawień rozwiązują zasadnicze rzeczy, które niestety z różnych przyczyn. Nie były, bo nie mogły też często być ruszone w tych tradycyjnych terapiach, tak jak mówię, ponieważ one nie były w stanie dotrzeć do czynników transgeneracyjnych. One tylko bazują co najwyżej na relacji z rodzicami, a to jest o wiele za mało. Przypomnę tylko, że ja omawiałem epigenetykę już, bo to, o czym Ty mówisz, to jest też epigenetyka, prawda? I, I w piątym odcinku, jeśli ktoś ma ochotę, to zapraszam, bo tam o, właśnie nawiązuje do książki Nie zaczęło się od Ciebie, mhm. gdzie jest opisane wiele doświadczeń właśnie związanych z tym transgeneracyjnym przekazywaniem nam traum itd. Tak, mhm. tak, książka no, nie, nie zaczęło sobie". się od Ciebie pokazuje, można powiedzieć, bardzo wiele procesów, które pojawiają się podczas ustawień systemowych, nie nawiązując do ustawień, jakby od innej strony. Okej. Okay. Natomiast o czym to mówiliśmy? Mówiliśmy o tym czy to jest psychoterapia, o psychoterapii, i... czy to tak, jest psychoterapia. Tak. No oczywiście jak najbardziej. Przede wszystkim jest skuteczna i pomaga rzeczywiście w takich sprawach jak stany depresyjne, lęki. Na przykład lęki, no to właściwie jeśli ktoś się orientuje, to wie, że z lękiem można chodzić latami i mało która terapia jest w stanie to ugryźć. Natomiast no, niejednokrotnie podczas jednego ustawienia wieloletni lęk się wycofuje, znika i nie ma go, czyli jest skuteczność. Druga rzecz. Ustawienia systemowe posiadają tak naprawdę ścisłą teorię tego, co my robimy. I to jest teoria zarówno powstawania zaburzeń i problemów, czyli różne przekroczenia, jeśli chodzi o dynamiki systemowe, o. Wykluczenia czy złamania hierarchii, różne takie rzeczy, i posiada bardzo określone drogi dochodzenia do rozwiązania. One są tak naprawdę o wiele bardziej określone niż w wielu innych psychoterapiach, gdzie, gdzie terapeuta tak naprawdę pracuje intuicyjnie i no, jeden będzie ciągnął, że tak powiem, brzydko w tą stronę, drugi troszkę w inną, bo tak naprawdę nie jest to do końca w ramach teorii terapeutycznej określone. Tutaj jest bardzo określone, co służy człowiekowi, a, a co nie. A co do tej relacji terapeutycznej? No to oczywiście jest pozostałość chyba dwóch rzeczy, moim zdaniem, takie widzenie terapii, że tam musi być taka relacja. No jedno to jest oczywiste, że to, jest, to się wywodzi z psychoanalizy, no bo w psychoanalizie pracuje się przede wszystkim przeniesieniem. Żeby doszło do przeniesienia, no to ten związek. Jakoś musi zaistnieć między terapeutą i klientem czy pacjentem. Natomiast w ustawieniach systemowych jest wyraźnie się mówi, to jest częścią teorii, że nie może dochodzić do przeniesienia. W ustawieniach systemowych klient czy pacjent. Jest to część założeń. Proszę. Jest, jest to część założeń, tak? Tak, jest to część założeń świadomych, tak? Jest to część świadomych założeń, że nie może dochodzić do przeniesienia, ponieważ klient ma, nie ma kierować się na terapeutę, tylko ma kierować się na swój ród bezpośrednio, ponieważ tutaj jesteśmy w stanie tak pracować. To nie paradoksalnie to, chociaż mówimy tu o reprezentantach, ale to nie terapeuta ma, musi być tym właśnie reprezentantem wszystkiego ojca, matki i wszystkich problemów z przeszłości e, e, pacjenta, tylko nasza technika pozwala na to, że on jako bezpośrednio kieruje się do tych osób, bezpośrednio. My jesteśmy tylko w tle, czyli budowanie z nami relacji to byłoby tak, jakby bym, bym przychodził do, do chirurga, a on najpierw by mnie zapraszał na kawę, później do kina i tak dalej. Czy to miałoby sens, czy to mhm. rzeczywiście by mi służyło, czy to byłoby etyczne, można nawet zapytać, no, dla mnie odpowiedź jest, że nie. Właśnie nasza praca przez to, że my nie budujemy świadomie relacji jest bardzo etyczna. Tak trzeba na to też popatrzeć. My dajemy tylko to, co możemy dać. To jest, to jest bardzo mocno wpisane w szkolenie terapeutów ustawień, że w żaden sposób nie powinniśmy wychodzić jakby przed szereg, wychodzić na plan pierwszy. My konfrontujemy klienta z jego rodem. I z dynamikami, które są nieświadomymi, które są w jego systemie rodzinnym. Nie musimy budować tej relacji. Natomiast, jeśli ktoś by relację terapeutyczną utożsamiał z odpowiedzialnością jakąś terapeutyczną, to są dwie różne rzeczy. Jeśli ktoś do mnie przychodzi nawet na godzinę czy dwie, to ja swoją terapeutyczną odpowiedzialność oczywiście ponoszę. Ona polega na tym, że po pierwsze, ja muszę być dobrze wyszkolony w tej metodzie. Po drugie, ja muszę w nią wierzyć, wiem, że ona działa. Znaczy w nią nie trzeba za bardzo wierzyć, bo ją wystarczy sprawdzić. Wiem, że ona działa i gdy on do mnie przychodzi, ja rzeczywiście mu oferuję tą metodę, a nie żadne poboczne elementy, które mają go jakby, nie wiem, które miałyby co zresztą wnieść. Tak? Nie zapraszam go ani na lody, ani nie głaszczę, ani nie mówię, jaki ma, jak ładnie wygląda w tych spodniach, tylko pracuję z nim konkretną metodą nad konkretnymi. Sprawami. I to jest część mojej odpowiedzialności terapeutycznej. I jeszcze może dopowiem, gdy kończymy sesję, zawsze, i też uczę tego te osoby, które się u mnie szkolą, zawsze klient musi wyjść w lepszym stanie niż przyszedł i, wy, i wychodzi. Zawsze czuje się lżejszy, mówi, Czy czuje się spokojniejszy. Przepraszam, czyli możemy to też, bo mam takie pytanie też w zanadrzu, czym charakteryzuje się można, czym się kierować, wybierając terapeutę, jeśli chodzi o ustawienia. Czyli rozumiem, że to też jedna ze wskazówek jest, tak? Że pacjent musi, pacjent, klient musi być zawsze w lepszym stanie niż przyszedł, tak? Tak. Tak, 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 tak się kończy proces ustawień, tak się kończy, gdzie oczywiście w innych metodach nie ma tego, no wypuszcza się, że tak powiem, no sam pracowałem i pracuję nadal przez wiele lat bardziej klasycznymi metodami, no wypuszcza się klienta tak jak, tak jak on się czuje na koniec sesji i jakby tego się ani nie monitoruje do końca, ani nie, ja nie robię zarzutów żadnych, tylko no jest taka metodologia, natomiast tutaj jest tak inna, podzielone. tutaj jest inna, to jest jedno. Druga rzecz, zawsze, gdy ode mnie ktoś wychodzi, mówię mu, że on sam zdecyduje, kiedy do mnie przyjdzie, ale zarazem daję mu sygnał, że on może się znów u mnie pojawić i możemy zrobić następny krok, jak to często nazywam. Jeśli on będzie potrzebny, zawsze mówię, ponieważ ustawienie to jest tak potężny proces, że ja nigdy z góry nie zakładam, że on musi do mnie przyjść. Ale fakty są takie. Że powiedzmy, nie wiem, 70% czy 60% czy 70%, trudno mi powiedzieć, procent moich klientów przychodzi jeszcze na kilka kolejnych ustawień, pracujemy nad innymi tematami albo z innej strony nad danym tematem, że oni się pojawiają. Natomiast tu jest ta wolność i traktowanie ludzi jako dojrzałych. Na przykład tu nie ma czegoś takiego, o czym Ty też mi e, wspomniałeś ostatnio, jak tak rozmawialiśmy jeszcze przed tym nagraniem, że, e, no, że terapeutka Ci zabroniła. Chodzić na inne metody gdzieś. Tak, tak. No, w psychodynamicznej, co... jak korzystałem z terapii, to rzeczywiście chciałem pójść wtedy właśnie na ustawienia i usłyszałem, że no, no nie można tego łączyć. Nie zakłada tego metoda, nie? No i może bym się do tego odniósł krótko. To znaczy, tak. Mhm. Oczywiście, w ramach terapii psychodynamicznej jest jej metodologii, jest to jakoś zrozumiałe, że terapeuci psychodynamiczni zakładają właśnie, że, że cały proces jakiś twój psychiczny, psychologiczny ma się odbyć u tego jednego terapeuty i on ma to jakoś kontrolować, on to ma jakoś obserwować, czyli teoretycznie wydaje się, że to jest dosyć, dosyć słuszne. Natomiast na przykład jeśli chodzi o ustawienia systemowe, to ja mam wielu pacjentów, czy to moich, czy to takich, którzy do mnie przyszli od kogoś, którzy korzystają z terapii długoterminowej, właśnie na przykład psychodynamicznej i przychodzą na ustawienia i to oczywiście absolutnie nie koliduje w żaden sposób. No raz przez to, że ja z nimi nie tworzę tej relacji już, o której mówiłem, chociaż oczywiście oni w głowie mogą sobie tam jakoś wytworzyć, no ale jak mnie, jak jakąś istotną dla nich personę, która jakoś im pomogła, no ale to tak możemy mieć również z mechanikiem samochodowym, który nas poratuje w deszczu i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o samo to, do czego my tutaj dochodzimy, no to, to w psychoterapii psychodynamicznej pacjent nie miałby możliwości do, do tych rzeczy dojść, i one mogą stać się materiałem, który później można jeszcze jakoś no, powiedzmy, to robić. Tak, przetwarzać w tej terapii psychodynamicznej. W żaden sposób to nie koliduje yy. jedno z drugim. No tak, bo ja też to tak czuję, że to zagląda na całkowicie w inne obszary tak naprawdę. Psychodynamicznej, przede wszystkim skupiamy się na tu i teraz, a w ustawieniach zaglądamy po prostu wstecz, o czym już powiedziałeś. To wstecz to oznacza poprzednie rody, to co powiedziałeś, transgeneracja? No, ustawienia tym różnią się od wielu terapii i znowu mówię, że ja wcale tych terapii nie, nie atakuję ani nie, nie neguję ich sensu. Natomiast ustawienia tym się różnią, że one kładą właśnie ten nacisk na potencjał człowieka. My widzimy ten nacisk nawet w tym, przecież jak bierzemy reprezentantów gdzie ktoś, no, brzydko powiem, przypadkowy, ktokolwiek, kto nie jest psychologiem w żaden sposób, gdzie jest reprezentantem, w bardzo głęboki sposób potrafi wyrazić stan psychiczny innej osoby. Tak jakby był naprawdę wiele lat szkolonym psychologiem, można tak powiedzieć. Czyli my tu z gruntu dostrzegamy ogromny potencjał w ludziach. Często brakuje tego w wielu terapiach. Tak, to, to w rozmowie z Anną Coińską też, też właśnie wyszło, tak, że tutaj to, to spojrzenie człowieka jest dużo szersze i jest pozytywne, to, to się potwierdza. Nie jesteś jedyną osobą w moim odczuciu, z którą rozmawiam na temat ustawień, która właśnie to, to powtarza, że w tej terapii, w tym podejściu zmienia się dosyć mocno podejście, takie w ogóle spojrzenie na człowieka można by mhm, powiedzieć. Tak, tak. Ale to też myślę, że bierze się stąd, że mamy w sobie dużo więcej zrozumienia z racji tego, że zaczynamy rozumieć, jak przebiegają procesy. Ja bym powiedział, o ty, podejrzewam, użyłbyś słowa dynamiki, tak? które już uh -huh, tu dzisiaj uh -huh. padło. I wiesz, co mam jeszcze potrzeba a propos tego, właśnie, bo myślę, że to też dobry moment na to pytanie. Każda metoda ma zwolenników i przeciwników. Ja takie właśnie odniosłem wrażenie, że. Tutaj bardziej zacietrzewieni są ci przeciwnicy i mam pytanie, jak myślisz, skąd to się bierze? Dodam od razu, że, że mam też już swoją teorię na ten aha, temat. Aha. No, to, no to świetnie, że masz, bo ja już się od dłuższego czasu zastanawiam i jakby jednej tutaj spójnej teorii nie mam, tylko mam takich kilka konceptów najwyżej. Przede wszystkim to, co możemy zauważyć, to to, że przeciwnicy to przede wszystkim są osoby, które nigdy na ustawieniach nie były. I one są przeciwne już definicji temu. To jest raz. Tak jak mówię, no mam kilka konceptów. Jeden jest taki ogólnospołeczny, powiedzmy wynikły z refleksji w ogóle nad historią ludzkiego poznania i historią nauki, gdzie to już też rozmawialiśmy trochę, że wszystko właściwie było atakowane, wszystko co miało sens. No nie było takiej rzeczy, jeśli ktoś zna trochę historię nauki. No, to zobaczę, że wszystko najbardziej wybitne eksperymenty w fizyce były uważane jako oszustwa. Teorie Einsteina atakowano w Niemczech stu autorów przeciwko Einsteinowi. To jest ważne, uważam, i to wymagałoby by badań, a nawet powstania osobnych katedr, że tak powiem, czyli co. Jak częstym zjawiskiem jest osądzanie kogoś, że jest oszustem. To jest zadziwiające po prostu. Ja oczywiście mam pewną teorię psychopatologiczną, a ona w skrócie brzmi tak, że o wiele więcej jest osób o nastawieniu paranoicznym niż nam się wydaje. Naprawdę jest bardzo dużo osób, które są w pewnym sensie ukrytymi paranoikami. I gdy one są inteligentne, to jest to bardzo trudno zauważyć, ponieważ wydaje się, że one argumentują. A tak naprawdę, gdyby nawet wszystkie argumenty były przeciw, a one na coś się uprą, będą nadal argumentować i, i w ogóle nie dążą do prawdy, ale to, to zostawiam na razie. Natomiast chodzi o to, jak często, na przykład, weźmy psychanalizę Freuda. Oczywiście, no, można mieć różne tam zastrzeżenia, ale no, nie, nie sposób po prostu zanegować tego, że był to człowiek o głębokiej myśli, o, o głębokim zaangażowaniu w to, co robił i ogromną pracę, który w to poświęcił. I teraz są osoby, które potrafią to sprowadzić do tego, że, że Freud oszukał. Freud oszukiwał. No. Gdzie oni żyją i czy oni kiedykolwiek wykonali pracę intelektualną i wiedzą co to jest. Ja pisałem książkę przez 12 lat. 12 lat zbierania materiałów, analizy, porównywania i tak dalej, tak I teraz co by to znaczyło, jak miałbym to oszukać w ogóle? Musiałbym być no gdybym nawet coś chciał oszukać, przypuśćmy i włożył taką pracę, trudno mi jedno z drugim jest w ogóle połączyć jakoś. Natomiast to, to ciągle się powtarza. Ciągle się słyszy o hochsztaplerach, oszustach. Mm. Moje osobiste zdanie jest takie, że tych hochsztaplerów i oszustów jest mniej, niż się o nich mówi. Chociaż ich jest dużo, ale oni wyglądają inaczej. To jest coś innego. I oni są w innych dziedzinach. I na przykład. Znajdziemy Hochstaplera i oszusta wcześniej. Przepraszam, teraz nie chcę nikogo obrazić Wśród sprzedawców telefonów komórkowych, niż wśród sprzedawców starych radi lampowych. Rozumiesz, o czym mówię, nie? Tak, tak. tak. To nie jest tak, że ktoś się fascynuje starymi radiami lampowymi zarazem jest o No przynajmniej rzadko. No to, to, to się nie da połączyć tego tak do końca. A tak, bo z reguły jak się tym zajmuje, to jest pasjonatem jednocześnie. Nie? I to zmienia on momentalnie jego spojrzenie na to. Dokładnie. Nie? Natomiast cały czas ten dyskurs, ta narracja taka o oszustwach się pojawia wszędzie. No, i niektórzy w to wierzą, że to tak prosto działa wszystko, no, że jest tam ktoś sobie tam po prostu oszukał, no, no, no i tyle. No. A już tak troszkę od innej strony patrząc na to zjawisko, że, że jest ta krytyka, no to jest ta, że oczywiście ustawienia systemowe funkcjonują w zupełnie odmiennym paradygmacie niż to, czego byliśmy uczeni. Do czego jesteśmy przyzwyczajeni? Do czego jesteśmy przyzwyczajeni? Po prostu to w ustawieniach jest zadziwiające, no bo na przykład weźmy na to, to, na co już się powoływałem, jakieś zjawisko takie jak jasnowidzenie. I teraz ktoś mówi, że no, Krzysztof Jackowski jest jasnowidzem potrafi, a ktoś mówi, że nie jest, nie potrafi i tak dalej. No i się kłócą. Okej. Okay. Natomiast w ustawieniach to jest tak. Ktoś mówi, czyli ja na przykład, że można reprezentować inne osoby i w ten sposób, ustawiając rodzinę z obcych osób, pokazać, jaka jest prawda w tej rodzinie, jakie tam naprawdę zjawiska występują. I ktoś mówi, że tak nie jest. Tylko różnica jest taka, że ja mówię, że ty również to potrafisz. Ja cię wezmę za matkę albo za ojca i to będzie. <laughs> czyli ja nie mówię tam, popatrz na tamtego, on potrafi. Ja mu mówię, ty to potrafisz. I to jest zadziwiająca, musisz przyznać, sytuacja, nie? Bo ja mówię, Ty to potrafisz. Oczywiście ja tego nikomu tak wprost nie mówiłem, ale załóżmy. Mówię mu, Ty to potrafisz, i on teraz musiałby mi odpowiadać: Nie, ja tego nie potrafię. Wiem dokładnie, że ja tego nie potrafię. Czyli jakby on sam siebie obniża. Nie wiem w jakiej, że tak powiem, dlaczego i po co, bo to na tym to polega, nie? To nie polega na tym, że ja mówię, że no wiecie, ja potrafię takie coś, przyjdźcie do mnie. Ja mówię, wszyscy to potraficie. Ja akurat to wykorzystuję i zajmuję się tym, można by być za zawodowo, ale Wy wszyscy to potraficie, tylko macie no inne zawody, inne prace, ale potraficie to. Nie, my tego na pewno nie potrafimy. No to wtedy im powiem, no to dobra, no to przyjdźcie do mnie. No, hmm. Czyli myśmy zostali tak nauczeni, że w pewnym sensie wykastrowano nas z pewnych możliwości. Ja to teraz dopiero widzę w tak pełni, gdy zająłem się ustawieniami. I o tym mówiło paru autorów, na przykład Grof. Yy, mówił, że jest ogromny tabu na nasze zdolności, no, na, nazwijmy to paranormalne, chociaż właśnie tutaj te paranormalne są normalne. O to chodzi, że one są normalne. Okazuje się, że one są normalne. Że my w tym żyjemy, w tych przekazach przez całe życie. I, ty, i, i w rodzinie, tak, ja ja to... w tym sosie się kąpiemy. Pomyślałem teraz o fizyce, wiesz, bo przecież na dzień dzisiejszy my dosyć mamy wąskie spektrum widzenia. I gdyby nie technologia, to nie wiedzielibyśmy, że istnieją fale podczerwone, istnieje ultrafiolet i tak dalej. Oczywiście. I na dobrą sprawę, tylko że zostało udowodnione to, że spektrum widzenia jest dużo szersze niż widzi nasz oko. I to jest dla wszystkich oczywiste. I ja mam wrażenie, że to jest ten sam kawałek, o którym teraz mówisz. Jest po prostu dużo więcej. No nie wszystko da się zobaczyć, ale to wcale nie znaczy, że tego nie ma. Tak, 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 no natomiast no właśnie no czemu, czemu w niektórych środowiskach jest taki opór, żeby zobaczyć te większe możliwości człowieka to jest dla mnie zagadką jakby co za tym stoi, bo ja nie powiem, że ktoś za tym stoi, ale coś za tym stoi jakieś procesy psychologiczne jest takie, słynne, jest takie nasze słynne, kochane polskie powiedzenie bez pracy nie ma kołaczy i ja mam takie wrażenie, że to jest trochę kawałek tego, nie? że to nie może być tak, że ty przyjdziesz i po prostu rozwiążesz sobie problem tylko musisz się upierdzielić, nie? Musisz się, wiesz, ubrudzić, musisz się ściorać i, i, i to też trochę chyba o to chodzi. No, nie? To, 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 też, to też na pewno działa, tak, tak, tak. To też, jest, to też jest ten stary, można powiedzieć, paradygmat psychoterapeutyczny, że tylko jak będzie ciężko, długo, z oporami, to wtedy dojdzie się do czegoś głębokiego i sensownego, no. Okazało się, i to jest odkrycie, to nie ktoś sobie wymyślił, tylko tak się po prostu okazało, że można też szybko dojść do czegoś głębokiego, tak głębokiego, sensownego i działającego. Można dojść szybko. I trzeba się na to zgodzić, po prostu, że tak jest. A nie cisnąć ciągle, że tak nie, nie może być, bo ten samochód nie może zapalić od razu, tylko trzeba ciężką korbą. No tak jak z komputerem. Dopóki go nie było, to wykonać obliczenia matematyczne trzeba było na to czasu, 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 a dzisiaj wystarczy sekunda i jesteśmy w stanie ten sam wynik osiągnąć. Dzięki technologii to jest według mnie to samo. nie? Tak samo kalkulator potrafi ci w ciągu sekundy rozwiązać jakieś działania. To jest to samo, ale jest też nie to samo, ponieważ zauważ, że to są wszystko elementy technologii, i w technologię to my jesteśmy w stanie uwierzyć a w to, że my mamy pewne możliwości, jest nam trudniej. To, no jest tak, to znowu jest kwestia przekonań, natomiast dla mnie chodzi mi o to, że to jest to, mniej więcej o to samo chodzi. Tylko, że tutaj, ponieważ to jest technologia, to wierzymy, a tutaj, ponieważ no trochę w zasadzie no tak, na ten moment musimy uwierzyć, albo po prostu przede wszystkim może nawet nie chodzi o wiarę, bo, bo ja, wydaje mi się, że każdy, kto doświadczy, to po prostu już wierzy, ale może tu chodzi o ten kawałek, że my musimy zrozumieć. Nie? I tu się zaczyna problem. Okazuje się, że niektóre rzeczy, jeśli ktoś przyjdzie na ustawienia albo pochodzi trochę na warsztaty do dobrego terapeuty, to się przekona, że jest też pewien inny rodzaj rozumienia, i on jest tak mocny i tak wyrazisty, że my nie musimy już znać, że na przykład za tym stoją fale elektromagnetyczne o częstotliwości takiej i takiej. My po prostu wiemy, że to się dzieje i że to jest, i rozumiemy, właśnie rozumiemy, bo kładę nacisk na to, że w ustawieniach my rozumiemy ten proces. Rozumiemy. To tak jak, tak jak rozumiemy obraz, chociaż nie wiem, jakie to fale i o jakich częstotliwościach czy amplitudach do mnie docierają, ale rozumiem przekaz. Damian, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakiś stan pacjenta, który się nie kwalifikuje, lub jakiś rodzaj problemów, które się nie kwalifikują na, na ustawienia? To by było tak trudno z góry tutaj określić, ponieważ, jak praktyka pokazuje, to w bardzo wielu problemach ustawienia przynoszą istotny wkład terapeutyczny. Nawet w stanach psychotycznych pracowałem z pacjentami psychotycznymi. I też doznali wielkiej ulgi, co nie znaczy, że ustawienia wyleczą psychozę czy na przykład autyzm, ale potrafią wprowadzić dużą ulgę dla pacjenta, którą on czuje i która pozwala mu inaczej funkcjonować, która powoduje, że on jest zdolny też do podjęcia innych form terapii jeszcze i pójścia gdzieś dalej w swoim życiu. Także nawet te stany to jest troszkę inna wtedy praca bo to Bert Hellinger. Nie zostawił nam tutaj opisów, jak z tym pracować. No, ja opracowałem pewną swoją metodologię na bazie ustawień systemowych, jeśli chodzi o pracę właśnie z pacjentami psychotycznymi. Także generalnie nie ma takich sytuacji. Ja anegdotycznie mogę powiedzieć, że miałem jednego pacjenta, który był niezadowolony z ustawień, i tutaj post faktu mogę wykorzystać swoją wiedzę psychoanalityczną, że to był pacjent w istocie o strukturze psychotycznej. To jest tak, jak to psychoanalityk Jacques Lacan określał, tak zwana normalna psychoza, czy zwyczajna psychoza. Chodzi o to, że on był osobą, która wydawała się funkcjonować normalnie, nie miała objawów psychotycznych, natomiast, no, jak to nazywamy, miała strukturę psychotyczną, może nie, będzie, nie będę tego rozwijał, czyli jakby miała taką nierozpętaną psychozę do końca. No i po ustawieniu, on mi napisał sms że właśnie, ja mu mam oddać pieniądze za ten dziwny teatr, który się odbył z rana. Tam wyszły pewne rzeczy związane z jego problemami około że to nadal w nim jakoś tam trwa i tak dalej. On nie był w stanie w żaden sposób tego zinkorporować, że tak powiem. I ja mu oddałem te pieniądze, znaczy, on się o połowę, akurat jak, jak mam yy, tutaj dokładnie. Czyli to też tak mogę się domyślać, że jednak widział, że to jakaś praca była konkretna, chociaż dla jemu nie działała. To miałem jedną taką sytuację i to jest na setki pacjentów, których miałem, setki klientów. Natomiast chciałbym tutaj podkreślić, że oczywiście on nie doznał z tego powodu żadnego uszczerbku, ani to po prostu jakby on to zupełnie był w stanie odeprzeć jakby no ten znaczenie tego, te, tego procesu. No, no to bym powiedział tak, że taka osoba może się komuś zdarzyć, i taką, taka osoba by się nie dawała na ustawienia w tym momencie, przynajmniej swojego życia, w przeciwieństwie do osób, u których jest psychoza rozpętana, które mają halucynacje, urojenia i tak dalej. Właśnie te osoby często, szczególnie w takiej fazie, może nie, nie całkiem ostrej, tylko takiej już poszpitalnej powiedzmy, są sobie takie osoby, ale nadal tam słyszą, niby już wyszli ze szpitala oni nadal swoje słyszą, swoje widzą. I tak dalej, i z nimi można pracować, i z nimi to przynosi bardzo dużą ulgę, taką objawową u nich, gdy się pracuje ustawieniami. No, także nie ma tu jakichś specjalnych y, przeciwwskazań, w każdym razie takich, które byśmy mogli a priori wskazać, że ty nie, albo ty tak. Można co najwyżej powiedzieć, że niektóre hmm. rodzaje problemów psychicznych ewidentnie się nadają na ustawienia i ewidentnie od tego są ustawienia. No to są przede wszystkim takie sytuacje, gdzie ktoś świadomie, świadomie cierpi z powodu na przykład swojej relacji z bliskimi, z rodzicami i tak dalej. Na przykład, no, że nie wiem, no, że jak się tylko spotykam z ojcem, to znów czuję to poniżenie i coś, albo jak spotkam kogoś podobnego do ojca, to też nie mogę się odezwać i czuję się fatalnie jak wbity w ziemię, albo z matką mam tak czy tak, ciągle myślę, co tam, co tam u niej, chcę ją ratować w ogóle nie mogę się zająć swoim życiem. Jeśli ktoś ma takie świadome, no to już jest ewidentne na ustawienia. Tak jak powiedziałem, lęki, bardzo często lęk, kliniczny lęk. Kto go przeszył, ten wie na czym polega. Wiele stanów depresyjnych ma ewidentne przyczyny systemowe. No różne, szeroko rozumiane stany nerwicowe, aczkolwiek na przykład już nerwica natręs nie jest taka prosta do poradzenia sobie ustawieniami. To jest tak, można powiedzieć, przyklejone do człowieka, jeśli mogę takim kolokwialnym językiem powiedzieć, że to ustawienie samo na ogół nie, nie likwiduje nerwicy natręt, ale znowu może przynieść znaczący krok terapeutyczny. No i, i, aha, i też takie stany są stricte na ustawienia, zauważyłem. Różne blokady takie życiowe, że ktoś czuje, że stoi w miejscu, nie mogę nic, nie wiem, coś chciałbym, a nie mogę. I tak dalej. No to można by się z tym bawić przez 10 lat y, analitycznej terapii i nie dojść do, do niczego konkretnego. A ustawienie pozwala dojść i, i pozwala, mm, pozwala tego człowieka uwolnić, że on jest w stanie być kreatywnym w swoim życiu. To są takie mm, przypadki, w których ustawienia przynoszą najlepszy skutek. Moim dzisiejszym gościem był Damian Janus, psycholog, filozof i religioznawca. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Ja również Ci bardzo dziękuję, Wojtku. Dziękuję Ci za ten wspólnie spędzony czas. Zapraszam Cię również do opisu pod nagraniem, gdzie znajdziesz dodatkowe informacje oraz różne linki związane z tym odcinkiem. Pamiętaj, że możesz słuchać tego podcastu na większości znanych serwisach związanych z podcastami, w tym na Spotify oraz YouTube. A jeśli tematyka poprawy jakości życia jest Tobie w jakikolwiek sposób bliska, zapraszam do grupy Jak żyć lepiej na Facebooku oraz polubienia fanpage'u o tej samej nazwie. Pozdrawiam serdecznie.